Tylko Eucharystia przeżywana jako wydarzenie swojego życia może nas przeprowadzić przez krzyż, mówił biskup Grzegorz Ryś, który 24 marca przewodniczył mszy świętej w kaplicy sióstr karmelitanek w Oświęcimiu. Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej wraz z dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, księdzem profesorem Łukaszem Kamykowskim oraz niemieckim duszpasterzem pracującym od lat w Oświęcimiu, księdzem doktorem Manfredem Dezelersem, celebrowali liturgię na zakończenie trzydniowych rekolekcji wielkopostnych Przekaz Wiary w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. W homilii biskup Ryś zwrócił uwagę na słowa Jezusa na samym początku czytanego fragmentu Ewangelii, w których podkreśla, że zanim będzie cierpiał, gorąco pragnął ze swymi uczniami zjeść Paschę. Kaznodzieja przypomniał, że Jezus, wzrastając w ludzkiej rodzinie, co roku uczestniczył w obchodach żydowskiego święta Paschy, poznając jej dogłębne znaczenie. Według biskupa ludziom, którzy nie traktują Eucharystii jedynie jako obrzędu, lecz jako własną historię, w której uczestniczą wraz z Jezusem, doświadczenie to pozwala przejść przez krzyż. To jest tylko dla ludzi, którzy tego nie traktują jak pobożny obrzęd. Nie? Tylko własną historię, w której uczestniczą. To nie są pobożne znaki. To nie jest tylko przypominanie, wspominanie. To jest wydarzenie moje własne. I Eucharystia sprawowana przez Kozala w obozie była tym, co go przeprowadzało przez to doświadczenie. To jest niesamowicie. Łukasz zapisał jako jedyny to zdanie Jezusowe. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. On wie, że nie przejdzie przez to doświadczenie, jeśli nie spożyje Paschy, nie odświeży w sobie tego wydarzenia, nie? Tego wydarzenia zbawczego, tego doświadczenia Boga, który jest mocniejszy niż śmierć, niż cierpienie, niż zło, niż wszystko, nie? Co się sprzeciwia życiu. Bóg jest mocniejszy, jest wierny. Myślę, to jest ważniejsze niż drobiazgowy opis tej męki. Dlatego, że wcześniej czy później każdy z nas w życiu staje przed krzyżem. Każdy przed swoim własnym. I ja mam swój, każdy z was ma swój. I krzyż jest jakoś nieprzekazywalny. W rekolekcjach w Oświęcimiu udział wzięło około 30 osób z różnych stron Polski. Uczestnicy modlili się m.in. podczas Drogi Krzyżowej na terenie Auschwitz-Birkenau, zwiedzili były niemiecki obóz zagłady, słuchali konferencji prowadzonych przez biskupa Rysia i księdza profesora Kamykowskiego.